Cześć kochani, witam was serdecznie i dzisiaj będzie troszkę inny live niż zwykle, bo dzisiaj chcę wam pokazać po prostu jak budujemy w Tajlandii. Także jako, że dzieje się tutaj sporo u mnie w ogrodzie, budujemy sporo projektów, akurat wjechała betoniarka, to wam to nieco pokażę, możecie zobaczyć. Ciekawe też, wy możecie napisać w komentarzach, porównać po prostu, jeśli sami coś budowaliście w Polsce, no to jak inaczej to wygląda tutaj właśnie w Tajlandii od Polski. Na pewno różnica jest taka, że inne są buty i nie ma kasków dla robotników, ale to zobaczycie na pewno dużo więcej innych szczegółów, więc pokażę wam, moi drodzy, tu jesteśmy teraz, popatrzcie się, żebyście wiedzieli, tu jesteśmy teraz w moim domku gościnnym. Jestem tutaj na tarasie, tam jest nasz główny dom, tutaj, natomiast tu budujemy, moi drodzy, no, tu widzicie, budujemy po prostu taki daszek fajny, żeby chronił przed deszczem, przed słońcem. No tutaj ostatnio ogarnęliśmy ogród. Tu zresztą u mojego sąsiada też są różne renowacje. Natomiast tu właśnie ogarnęliśmy, słuchajcie, ogród, to już jakiś rok temu. Posadziliśmy trochę palm, zrobiliśmy ładną trawkę golfową. No, jeszcze do końca nie jest idealnie. No a tu widzicie, wjechała właśnie betoniara, lejemy beton. Porządnie to goście zrobili, bo słuchajcie, znalazłem dobrą ekipę, widzicie, dużo stali, 12-milimetrowe pręty, takie grubaśne i w sumie są dwie warstwy kratownicy, co 15 chyba centymetrów mniej więcej jest pręt. Zrobiłem sobie też instalacje w środku pod różne światła, pod wiatraczki, także jest elegancko. No, także słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda, ale pokażę wam sporo więcej rzeczy, bo teraz mam tutaj w domu w sumie 3 ekipy, jest jakieś 20 osób tutaj dookoła. I jeszcze budujemy inne rzeczy, bo na przykład tutaj, właśnie też dookoła domku gościnnego, buduje się nowy chodnik. Więc widzicie, tu jeszcze jest przygotowane zbrojenie, oczywiście bardziej skromne, no bo to leży na ziemi, więc nie musi być jakieś super silne. No i będziemy też robić nową całą warstwę tutaj, takiego sandwasha. Sandwash to jest w Tajlandii coś takiego. O, tu wam pokażę, bo tu mam trochę tego. To jest coś takiego, czyli takie po prostu kamyczki z cementem. I można robić różne rodzaje kamyczków, bardzo fajnie to wygląda. O, tu mamy też przy garażu, trochę mokre jest, więc dlatego są takie plamy, ale wygląda to mniej więcej o tak, więc takie coś będziemy robić na podłodze. Wszędzie, na tym chodniku właśnie, który tu widzicie dookoła tego domku gościnnego. Tu jest domek gościnny, o. Ale pokażę wam coś więcej, chodźcie, przejdziemy sobie razem. Wezmę was na wycieczkę u mnie po ogrodzie, gdzie wiele się dzieje. I zobaczymy dalej. Mam nadzieję, że mi coś tu nie spadnie na głowę. Tu widzicie, elegancko to działa. Głównie tutaj widzę, są robotnicy z Birmy. Trochę Tajów też jest. No oni, tak jak Polacy jeździli, teraz wiem, tak często dalej jeżdżą, ale tak jak jeździli do Niemiec, do Anglii, tak do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, czy teraz do innych nacji. Tak do Tajlandii przyjeżdżają pracować właśnie osoby z Birmy. No, tu wam pokażę, jak leje się beton, moi drodzy. Pewnie w Polsce podobnie to się robi, no bo wiadomo. No, jest tutaj betoniara, proszę bardzo. A tu jest sztafeta podawania wiaderek, więc tu pan dodaje tamtemu i wylewają. I tak muszą właśnie tymi wiaderkami. Kładika? Pikoj, Martin, nie ma tak? No, także. No, to muszę zejść. Idę powoli, słuchajcie, bo jest mokro, a nie chcę się wyglebić. A chodzę jeszcze z ledwo zdrośniętym palcem u nogi. To wam opowiadałem, że ostatnio sobie chyba złamałem palec i już jest ok, ale muszę dalej uważać. Natomiast tu wam pokażę, tu się dzieje inny projekt całkowicie z przodu domu, bo tutaj stwierdziliśmy, że w końcu z żoną załatwimy. Ja cały czas z ręcznikiem chodzę, bo jest gorąco, zwłaszcza jak się biega dookoła, to się człowiek napoci. Natomiast tutaj popatrzcie się, zupełnie inna koncepcja, bo tu się dzieje, o, już wam włączę, takie coś. Popatrzcie się. O, pipit prank pedio, pedio dam jaka? Pit siang dam jaka pedio, pom tam video. Kapkun kap. No i tu, moi drodzy, budujemy taką donicę, w sensie ona już jest wcześniej zbudowana, czyli widzicie, tu była już wcześniej betonowa zrobiona, a teraz ją obijamy takimi kamieniami ozdobnymi, widzicie, robi się pięknie.
To jeszcze nie jest skończone, jeszcze będą musieli to umyć, później z cementu będzie jeszcze ładniej, natomiast widzicie, że tu praca idzie, więc wygląda to tak, że biorą po prostu cement, biorą kamienie i jak w Settlersach kamieniarze te kamienie sobie rozbijają, a zobaczcie, tu są właśnie donice, które wcześniej zrobiliśmy, ale zrobiliśmy pod nie podstawy, bo tu jest nierówna droga, tu jest dosyć duży skos i no i oni teraz to obkładają kamieniami, czyli widzicie, jest tak, jeszcze żona moja dzisiaj tutaj żywicą epoksydową zatykała te donice, o, tutaj widzicie, te białe. Tutaj tak samo uszczelnialiśmy, bo zrobiliśmy tutaj, zobaczcie, instalację jest pod odpływ wody, jest pod elektrykę, bo każda donica będzie podświetlona i również jest pod wodę, ta niebieska rurka, pod wodę do po prostu podlewania roślin, bo mamy już system zrobiony cały w ogrodzie sprinklerów, czyli właśnie zraszaczy. No i tak samo tutaj są podpięte też rury, więc każda donica też będzie mieć swoje nawadnianie, więc nie będzie trzeba tutaj chodzić. A coś takiego się bardzo przydaje, bo w Tajlandii mniej więcej, no dzisiaj jest wyjątek, w tym kraju mamy grudzień, a pada deszcz. W zasadzie to nie powinno tak wyglądać. Normalnie w Tajlandii, słuchajcie, to jest, no teraz już powinna być pora sucha, więc przez najbliższe jakieś 4-5 miesięcy prawie w ogóle nie powinno być deszczu. No i wtedy się te zraszacze przydają po prostu, bo nie trzeba gonić co dwa dni, cały ogród podlewać przez 3 godziny, 4 godziny, tylko wszystko jest na automacie. Nie będę wam pokazywał, jak działają, bo bym oglał tych wszystkich robotników, więc myślę, żebyście nie cieszyli z tego, bo już w ogrodzie działają zraszacze, tu widzicie, z przodu domu jeszcze są podpięte. Tu jest, słuchajcie, będziemy montować też takie podświetlenia, popatrzcie się. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo tu jest głośno dosyć. Natomiast tego typu lampy właśnie, tu testowaliśmy z żoną, które pięknie podświetlają po prostu wszystkie nasze palmy. Także chcemy kilkadziesiąt takich lamp zamontować, zrobić to na złość CO2 Unii Europejskiej i używać bardzo dużo prądu, żeby sobie podświetlić ogród. Oczywiście żartuję z tym, to są, słuchajcie, wszystko LEDy 3-watowe, także nawet 50 lampek to będzie 150 W, czyli tyle co stare półtorej dobrej żarówki, nie? No, natomiast tu jest koncepcja taka, że widzicie za mną, o, tu są wszystkie te donice właśnie, one będą obłożone, ja jeszcze zastanawiam się, dzisiaj doszedłem do wniosku, że trochę więcej z tych kamieni zrobimy, ale to dopiero w styczniu, bo no bo wtedy dopiero będą mogli przyjść, a zobaczcie, kto tu jest! Moja żona wspaniała! Idzie odebrać właśnie naszego synka, widzicie, też idzie powoli, bo tu jest ślisko po prostu, jak się poleje deszczem. No, także żona tam do samochodu idzie, bo przeparkowaliśmy, ja już wiedząc, że tu będzie stał taki wielki potwór betonowy. No, a pokażę wam coś jeszcze więcej, no bo co mam wam nie pokazać, no? Przejdziemy się tutaj. Tu jest, słuchajcie, teraz wchodzimy do części ogrodu, którą właśnie w tamtym roku skończyłem. Może tam gdzieś przejdę, będzie trochę ciszej, albo wam pokażę w ogóle zamiast mnie, to o. Tu jest właśnie to, wybudowaliśmy, słuchajcie, tutaj te wszystkie ogrodzenia. Tam zbudowaliśmy ścianę retencyjną między mną a sąsiadem całą. No i tu jakiś metr podnieśliśmy. Dziękuję bardzo, Aniu, dziękuję bardzo. Moja żona będzie bardzo szczęśliwa, że jej prawisz taki ładny komplement. Natomiast tu cały ten teren, który widzicie, podnieśliśmy o 1 metr ziemię. Przywieźliśmy 30 chyba 6 czy 40 takich ciężarówek ziemi. No i tu sobie posadziłem kilka palm nowych, widzicie. No a tu budujemy ten daszek, tu są jeszcze takie schody, to wszystko jeszcze będzie wykończone oczywiście, na razie po prostu lejemy beton i budujemy konstrukcję. No, a tu wam pokażę, co się dzieje. Tu mojego sąsiada możemy też kupnąć, bo to jest podobna do mojej willa. Tam też robią totalny rozpieprz, bo on dopiero kupił parę miesięcy temu od Anglików. Taki znajomy tutaj właśnie z Chin kupił tą willę i oni robią już całkowity remont generalny, więc rozwalili wszystko i wszystko po prostu budują. No, natomiast tu już w ogrodzie, tu pisze, tu napisał Radek, pięknie jest, a będzie jeszcze piękniej. No, Radek, powiem ci, że mi się też tu podoba. Ten ogród, ta część mi się strasznie podoba. Popatrzcie, jaki to jest fajnie. Właśnie marzyłem o czymś takim, żeby sobie zrobić taką ładną golfową trawkę, bo widzicie, to jest elegancka, taka drobniutka jak na golfie. Mówię, jeszcze nie do końca się wszędzie przyjęła, więc są takie plamy, ale gdzieniegdzie już widać, że jest super. No i tu będzie właśnie taki daszek podświetlony, tam jakieś donice jeszcze będą dookoła. Tu będą na dole te kamienie, co wam pokazałem, dookoła pralni, bo to jest pralnia nasza. Też myślę coś tutaj na tej ścianie zrobić, chyba że ta palma urośnie i ją zasłoni, bo taka jest pusta po prostu. No, natomiast tutaj zbudowaliśmy już przed moim wyjazdem do Polski właśnie te chodniki. Zobaczcie, tutaj dookoła, żeby można sobie wszędzie chodzić po twardym. Więc tu budowaliśmy schody. Tu budowaliśmy, no zobaczcie, te wszystkie schody. A goście teraz tutaj będą je wykańczać. Będą je wykańczać. A pikuj Leo, giełgap to, ani? Giełgap ciągeli.
Ja mam reguły. Ok, la va ton cuine, pilla cui. Ah, un cuy pe en garaje. Ok, ok, pa la ya sito sam la tuin, que tan, chamay. Ah, le la ya sito mun dan tini, mun jao mun ke mayu. No, także tu robimy, oni też muszą uważać, bo popatrzcie się, bo tutaj będą obijać to właśnie tym sandwashem, to co wam pokazywałem, czyli właśnie takie kamyczki. Natomiast na razie wszystko docinają, równają. Ale widzicie, tutaj idą właśnie pod ziemią różne rurki. Te niebieskie to są właśnie odzraszacze. Tu widzicie jeden zraszacz. Tu czerwone to są właśnie z prądem, gdzie prąd idzie właśnie do podświetlenia tych wszystkich palm. Może jeszcze jakieś inne palmy dołożę, zobaczę. Na razie widzicie, jest tutaj palmowo wystarczająco. No, tu zbudowaliśmy ostatnio, słuchajcie, pod domem. To jeszcze przed wyjazdem do Polski skończyliśmy. Z inną ekipą, pokażę wam. Zbudowaliśmy tą przestrzeń, czyli właśnie to jest mniej więcej 4 na 5 metrów, czy 4 na 4 metry, widzicie taki beton. Tu jest półka, taka wysoka mniej więcej na 80 chyba 5 centymetrów. I to jest, słuchajcie, pracownia. Idealna pracownia, bo tu widzicie, też pod domem są klimatyzatory, też je, bo zresztą ten mały domek gościnny, to praktycznie oprócz jego konstrukcji, to cały budowaliśmy już 4 lata temu, czy prawie 5 lat temu. Więc te klimatyzatory tu elegancko mają, bo mają sucho, a jest przewiew. No i też tu jest fajne miejsce, bo popatrzcie się, moi drodzy. Po pierwsze jest dostęp do prądu, bo tutaj też zrobiliśmy całą nową rozdzielnię. Są tutaj, widzicie, zamocowane właśnie rozdzielnie. Są tutaj switche. O, do internetu. Sam montowałem, także widać. To, no, a tutaj są wszystkie sterowniki właśnie. Polskiej firmy, słuchajcie, sprowadzam sobie takie urządzenie. O, to się nazywa Blebox, to jest polska firma od Patryka Arłamowskiego, chyba spod Wrocławia, z tego co pamiętam. No i ja sobie sprowadzam, kosztuje 200 kilkadziesiąt złotych taka kostka, ale dzięki temu, że widzicie, że też jest tutaj Wi-Fi, zresztą wszędzie dookoła domu jest tutaj w ogrodzie właśnie elegancko zrobiony internet, dzięki temu to mogę sterować sobie wszystkimi światłami w ogrodzie czy dookoła domu. Jest w sumie chyba w domu teraz około 40 różnych takich kostek zamontowanych obwodów, gdzie mogę sterować i z telefonu po prostu jednym kliknięciem pyk włączyć sobie wszędzie światło albo wyłączyć. No, także to jest zaplanowane. Kamery zresztą też zamontowaliśmy, słuchajcie, parę miesięcy temu 16 kamer, także tu nawet też jest kamera, cyk. I cały system jest, no 16 jest dookoła domu, a w domu jest jeszcze pewnie 10 dodatkowych. Natomiast tą przestrzeń zbudowaliśmy, żeby właśnie jak ktoś przychodzi tutaj u nas pracować, coś docinać, coś malować, coś szlifować, to żeby było takie fajne miejsce. A tu jest miejsce idealne, bo jest, słuchajcie, chłodno, jest pod domem, więc tu jest chłodno, wiaterek wieje, bo jest przewiew, deszcz tutaj nie ma problemu, bo z jednej i z drugiej strony jest jeszcze, wystaje ten dom, także nawet zacinający mocny deszcz tutaj nie wpłynie, a jak wpłynie, to widzicie, zrobiłem tutaj odwodnienie, cyk, tutaj wszędzie dookoła, także nie ma problemu. I można sobie tutaj spokojnie pracować, więc latają, to jest idealne miejsce, bo oni nie lubią słońca, oni lubią właśnie jak jest przewiew, jak nie ma, jak jest chłodno, więc można tutaj też sobie pyknąć hamaczek, żeby w przerwie mogli sobie odpocząć, będzie tu elegancko się komuś pracować. Albo może moje dzieci, może ja się wezmę za jakieś majsterkowanie, to też będzie fajna pracownia. Ale popatrzcie się, kto tu przyszedł. Kto to jest? Tomoś! Ej! Jest mój synuś, kochany, słuchajcie, sprawdza, Michał, czy wszystko dobrze się leje. No, także przejdziemy sobie tutaj. To wam może od razu pokażę, bo wam nie pokazywałem. Tam kiedyś telewizja tu była jakaś, to kręcili. Znaczy ja kręciłem w sumie dla telewizji program. Natomiast to jest właśnie nasz domek gościnny, popatrzcie, który zbudowaliśmy kilka lat temu. No, tu jeszcze raz możecie zobaczyć już progres. Już się leje. Naprawdę to będzie porządnie. Słuchajcie, porządnie to jest zrobione. Podoba mi się. No, tam widzicie tylko donice, które wam przed chwilą pokazywałem. Tu jest widoczek taki właśnie z naszego domku gościnnego. Tu jest taras. A pokażę wam może w środku, jak to wygląda. Pochwalę wam się, bo kurczę, to była pierwsza moja budowa poważna. Gdzie budowaliśmy, słuchajcie, zburzyliśmy tutaj wszystko. Zostały tylko słupy po prostu i dach, bo tu jest konstrukcja szkieletowa, czyli widzicie, są słupy, ale wszystkie ściany, okna, kuchnie, podłogi, część tarasu, no wszystko, żeśmy sufity robili tutaj od nowa, więc widzicie tutaj, o, tak wygląda nasza w gościnnym domku kuchnia, tu jest fajny stół, proszę bardzo, tu są sypialnie,
Trochę są nieposprzątane, no bo nikt nie przyjeżdża, ale tak wyglądają dla naszych gości. Jest ładnie podświetlenie, jest oczywiście wszędzie klima, bo tu w Tajlandii bez klimy to jest czasem ciężko. Tu są moje zdjęcia, słuchajcie, które wrzucam czasem na Face'a, więc takie fajne wybrałem tutaj i jako właśnie dekorację nie umieściliśmy. No, także tu jest salon, a stąd możecie zobaczyć cały taras. Znaczy nie cały, bo on dookoła w sumie jest. No, tu jest druga sypialnia, też bardzo fajna. Są zasłonki w 100%, co wyciemniają, także można się wyspać, jakby ktoś do późna siedział tutaj. Także już sporo osób, słuchajcie, korzystało właśnie z tego gościnnego domku tutaj. I rodzina moja tajska, i moja rodzina polska. I tak samo moi przyjaciele tutaj przyjeżdżają, mój brat tu był ostatnio, właśnie, no ostatnio, na początku tego roku. Więc jest fajne miejsce. No a teraz będzie jeszcze dodatkowo w ogrodzie wszystko ogarnięte, bo po kolei tu robimy te remonty już od 5 lat i jak widzicie dalej jest zabawa. Ale ja to lubię, słuchajcie, jakąś wielką przyjemność sprawia mi patrzenie, jak ludzie leją beton. Takie odkryłem u siebie powołanie, jak zaczęliśmy się tu bawić w te wszystkie remonty. Dlaczego? Bo mam takie wrażenie, że budujemy coś, co, miejmy nadzieję, postoi tutaj kilkadziesiąt albo może i dłużej lat. Więc to jest fajne takie poczucie tworzenia czegoś po prostu nowego, nie? Wymyśliliśmy sobie z żoną, że tak zbudujemy, tak będą chodniki wyglądać, tu będą daszki, tu będą jakieś przejścia, takie będą wykończenia. A tutaj co panowie robią? A, tu mam beton. Wiecie, że beton można też ciąć piłą? No właśnie taką szlifiereczką kątową z odpowiednim tym. No tu robią odwodnienie na dole, tu widzicie te schody, które wam wcześniej pokazywałem, tylko z góry. No to jest druga część właśnie tarasu. Tak jak wam mówię, dookoła całego gościnnego domu jest taras. Tam przy dobrej pogodzie, czyli prawie codziennie, ale nie dzisiaj, no to jest zachód słońca właśnie. Także piękny zachód słońca widzicie między palmami. Można to oglądać. W tą stronę jest ocean. Także tak u nas, jak kogoś zapraszamy, to może sobie tak fajnie tutaj pomieszkać. No, tu widzicie już prawie połowa jest wylana. Jeszcze na razie to wszystko tam wykańczają. A później to wykończymy też płytkami. Tu widzicie odpływy, wymyśliłem, żeby zrobić dwa. Tak jak tutaj mamy wszędzie na tarasie, widzicie odpływy, że woda się nie zlewa po prostu na zewnątrz. Tylko są płytki. Tutaj wprawdzie popełniliśmy błąd, bo nie zrobiliśmy spadów jeszcze pomiędzy odpływami. Także ta woda troszeczkę tutaj siedzi, no i to się brudzi. Ale no, człowiek się uczy na błędach. No, a tu jest jeszcze widoczek. Tam jest nasza główna siedziba. A tam jest moje biuro, z którego dla was prowadzę webinary w niedzielę i nie tylko, to tam właśnie jest biuro, tam jest kino, tam jest siłownia, tam jest sypialnia, tam jest salon, tam jest pokój Wojtusia, tam jest mieszkanie naszej pomocy domowej, tu jest garaż tak samo, no mniej więcej, tam jest jeszcze biblioteka, tak to wygląda. No, także moi drodzy, dzisiaj widzicie inny live w terenie, ale trochę wam mogłem pokazać po prostu, jak się tutaj bawimy, jak budujemy. I tak oczywiście niektórzy tam na internecie będą pisać, że wynająłem sobie na weekend dom, żeby kręcić filmy. Ale jak widzicie, trochę się to inaczej bawimy, nie? No. Fajnie, słuchajcie. W ogóle ta palma mi się strasznie podoba, strasznie lubię. Zobaczcie, jakie ona ma czadowe liście. To jest podobna do tamtej. A tu są kokosowe, które sam posadziłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć to, a w sumie dookoła domu to ze 20, bo uwielbiam kokosowe palmy. Zresztą takie było moje marzenie właśnie, żeby mieć dużo farm dookoła siebie i właśnie w ogrodzie tu posadziliśmy już większość rodzajów, znaczy te co mogliśmy znaleźć u nas na wyspie to wszystkie, a teraz jak mi wpadną jakieś pomysły do głowy, to będziemy importować kolejne jakieś różne dziwne kształty, kolory, naprawdę uwielbiam palmy. No także moi drodzy, tyle wam chciałem pokazać, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ciekawy temat, bo no rzadko możecie zobaczyć, jak ktoś w Tajlandii buduje takie rzeczy różne. Więc ciekaw jestem, ja w Polsce nigdy nic nie budowałem, także nie mam porównania. Możecie napisać tu w komentarzach, jakie widzicie różnice. No mówię, różnica pierwsza, że wszyscy tu biegają w japonkach. Wszyscy biegają tutaj w japonkach, bez jakichś kasków, hełmów, rękawic czy czegoś takiego, ale jakoś ci Tajowie po prostu dają radę. Tutaj pisze, to tu pisze Agnieszka, jakie duże, ile lat temu posadziłeś? Powiem ci, Aga, te palmy, zależy które, wiesz co, niektóre to posadziliśmy, to na przykład z przodu, to posadziliśmy jak 5 lat, no już teraz prawie 6 lat temu, nie, 5 lat temu, jak kupiliśmy dom, natomiast one są duże, nie dlatego, że ja je z kokosa, wiesz, hodowałem, tylko się kupuje takie duże. Tą na przykład, mieliśmy tu, słuchajcie, wcześniej palmę, taką dużą, o, tą,
Nie widać ją, bo jest za innymi palmami. Ale ona ma chyba z 8 metrów już teraz. No i ją posadziliśmy rok temu. Jak miała 7 metrów po prostu. Przyjeżdża dźwig z gotową palmą, sadzi, kładzie się takie drewniane, robi konstrukcje dookoła, żeby ona się nie przewróciła. I za kilka miesięcy, jak się to do niej wrosną, jak się palma przyjmie, to... O, zresztą pokażę wam te właśnie drewniane, bo tutaj parę miesięcy temu inną palmę posadziłem. No i na szczęście się przyjęła. Pierwsza się nie przyjęła, więc musieli ją wywalić, bo umarła. Natomiast... Tą palmę. Znowu inne liście zupełnie. Podobne do tamtej, ale nie takie same. To jest zupełnie inna palma, więc widzicie, jest takie drewniane dookoła, po prostu oni robią rusztowanie. I to rusztowanie właśnie trzyma... To rusztowanie właśnie trzyma tą palmę, żeby ją jej wiatr nie przewrócił, prawda? Zanim ona się nie wrośnie. Ale dosyć szybko się wrastają. 6 miesięcy i już jest, słuchajcie, taka, że nic jej nie ruszy. Jeszcze mi nie spadła żadna palma w domu. Zdechły mi kilka, ze 3-4. Ale to dlatego, że jakieś szkodniki po prostu je wyjadały na górze. A palma jest niestety taka, że jak jej ten pień wzrostu, ten na środku, z którego wyrasta każdy kolejny liść, jak zjedzą to jakieś robaki, to niestety cała palma później jest do wyrzucenia. Ona jeszcze z rok, taka, miałem taką, to jest Fox Palm się nazywa, bo ona ma takie liście jak lisi ogon, zobaczcie te palmy. Tutaj mam dwie takie, ta coś po prawej marna. Mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Widzicie, tam coś zjada właśnie ten pień. Nie wiem, czy to widać na transmisji. Natomiast jedna tu była, tu teraz kokosa postawiłem w jej miejsce, posadziłem w jej miejsce. Natomiast właśnie coś ją zjadło, no to ona jeszcze parę miesięcy żyła, nie? Ale no jak mówię, wyschły te liście, które były, no to został sam słupek. Natomiast tu pisze Marcy, ja w Meksyku miałam mango na patio. Powiem ci, ja też tu miałem mango drzewa, 3 albo 4, jak kupiliśmy dom. Ale niestety one były dosyć brzydkie i nie rodziły żadnych owoców, więc je po prostu wywaliłem. No, trzeba tutaj ulepszać. Ale jak widzicie, natury jest wystarczające. Jeszcze mamy kilka fajnych pomysłów, ale to wam będę pokazywać. Tu pisze Łukasz, mam firmę usługi dekarskiej i też pracujemy normalnie, nie męczymy się w kaskach, w rękawiczkach, tylko japonek nie mamy, ale na dachu trochę ciężko w japonkach. No powiem ci, Tajowie nie mają problemu, żeby w japonkach po dachu zasuwać. Przemek pisze, Krzysiu, w której części wyspy mieszkasz? Zastanawiam się, gdzie jest tak ładnie. Ja mieszkam na Cape Yamu, czyli na wschodniej części wyspy Phuket. No, tu panowie używają wibratora, ale nie takiego jak myślicie, tylko takiego do betonu, o. Też mam taki, do betonu, bo kupiliśmy po prostu, bo niestety te ekipy, które mieliśmy wcześniej, to nie bardzo wiedzieli, jak się buduje. Więc ja już się nauczyłem, jak się buduje. No mówię, jakbym nie miał w ogóle wygrał do takiej pracy, to mógłbym sam budować, a tak to mogę nadzorować budowę. O, bo już wiem, betonu już tyle, żeśmy położyli po domu i w domu tarasy budowaliśmy inne rzeczy. O, to Maciej. To Łoś ma. Chodź do Łoś. Tamciu. Tomuś! Mielaj mi plemaj! Mi plemaj! No, tu jest mały Krzysztof. Tomuś! Tomuś! No, także młody tutaj już też biega, widzicie? Boso oczywiście, bo po co buty nosić? Boso przez świat. Mi plecak ty naj. To jest nasza pomoc domowa. Tu mieszka zresztą z dwójką dzieci swoich. Także całą rodzinę tutaj nie dość, że utrzymujemy, to jeszcze zamieszkujemy, nie? Zresztą ona już u nas kilka lat pracuje, także no fajnie nam się razem współpracuje. Szukamy teraz drugiej, bo niestety przy takiej skali przedsięwzięcia, jak nasz tutaj dom, jeden i drugi, no to trzeba dwie osoby do pomocy, zwłaszcza, że ona nam też pomaga w zakupach, gdzie są zajmowani się dziećmi, także... No także szukamy drugiej teraz. Ciężko znaleźć, bo to jest wysoki sezon na wyspie, więc wszyscy mają pracę. Ania pisze, Jarzębina byłaby fajna, mój wujek sprowadził z Polski do Kanady. A nie wiem, czy Jarzębina... Ja generalnie, słuchajcie, Agnieszka pyta, czy nie ma węży, innych zagrożeń dla dzieci? Generalnie nie ma, no zdarzają się czasem. To wam opowiadałem historię, jak jedna ze sprzątaczek nas w tym roku okradła moją żonę złoto i ukradła za kilkadziesiąt tysięcy złotych. I jakimś dziwnym trafem, jak ona nas okradała, ona mieszkała z kolei tutaj, tam już jeszcze mieszkanie bardzo fajne po prostu pod tym domkiem gościnnym, to tam mieszkała, to wyobraźcie sobie, że od kwietnia do lipca
kiedy my to wykryliśmy, czy do sierpnia. Czyli w ciągu 4 miesięcy dookoła jej mieszkania złapaliśmy 12 węży, 12 kobry jadowitych, takich małych. I to jest dla mnie naprawdę, ja nie wierzę w żadne, słuchajcie, ponadnaturalne zjawiska, ale wyobraźcie sobie, że mieszkamy tu 5 lat, mieliśmy może 2-3 węże i to z tyłu tam przy dżungli za domem, a z tej strony nigdy. I w momencie, kiedy sprzątaczka nam kradła mojej żonie, bo to nie był jeden raz, tylko ona to robiła, bo żona po prostu nie zauważyła, nie? Kiedy okradała moją żonę, to w tym czasie 12 węży było dookoła jej mieszkania. Ciekawe to jest, nie? Aż sam nie mogę w to uwierzyć. A, i w momencie, jak ją wyrzuciliśmy stąd, to od tamtego momentu ani jednego węża. A już minęło parę miesięcy, nie? Ciekawe. Ktoś rozwiąże tą zagadkę, bo ja nie mam pojęcia. No ja, słuchajcie, no jedyne rozwiązanie to to, że natura po prostu, czy jakaś inna siła, chciała nam pokazać, gdzie jest w naszym domu zgniłe jabłko, nie? I stąd te węże. Marcin pisze, w Tajlandii dominuje buddyzm, więc karma w postaci węży do nich wracała. No właśnie, Sobek pisze, w życiu nie ma przypadków. No właśnie dla mnie mówię, to też jest dziwne, bo z tej strony nigdy nie mieliśmy po prostu ani jednego węża. Za domem mówię, ze 2-3 kobry z żoną żeśmy ubili kiedyś. Ale tutaj i plus zielonych węży, ale zielone węże latające w Tajlandii to jest, nie są jadowite, więc nie ma się co ich obawiać. Ostatnio jak kiedyś robiłem live'a dla VIP grupy naszej z wyzwania, to właśnie był wąż zielony gdzieś tam. Także była śmieszna sytuacja. No, także moi drodzy, słuchajcie, tyle wam chciałem pokazać. Mogę wam jeszcze więcej tu pokazywać różnych rzeczy, jakieś palmy, popatrzcie się, kwiatki mamy dookoła, jak ktoś lubi roślinki. To zobaczcie, dobra, pokażę wam jeszcze parę detali. Jak ktoś właśnie może interesuje, to popatrzcie się. Tu są na przykład liście, które rosną na palmie. Nie wiem, co to jest, ale one po prostu rosną dookoła i se rosną. Po prostu się szczepi i one tak ładnie rosną dookoła. Tu się zakłada, słuchajcie, na zipie w kokosie kwiat. Jak to się nazywa? Niech mi ktoś powie. Taki kwiatek, popatrzcie się. To się nazywa ten, jak on się nazywa? I one też rosną sobie na palmie, popatrzcie się. Ciągną jakoś wodę z tej palmy. Takie trochę pasożyty, nie? Ale fajnie to wygląda. Ja uwielbiam takie roślinki. No, tu są takie też rosną na palmie, zobaczcie. Takie liście. Tam też mam takie liście, co rosną. Storczyk? Nie, to nie jest storczyk. Jakoś inaczej to się nazywa. Taka znana nazwa, kurczę. Jak to się nazywa, no? Nie pamiętam. Nie storczyk. To jest jakaś nazwa taka... Nie, jaśmin, nie ten... Kurczę. Zapomniałem. No, tu są kwiatki kolorowe, popatrzcie się, takie, i jeszcze taki kolor, wszystkie kolory, tu też żeśmy palm posadzili, słuchajcie, więc palm musi być dużo. Lotos, nie lotos, lotos marzena to na wodzie rośnie, oleander też nie, kurczę, jak to się nazywa, dobra, nie przypomnę sobie, słuchajcie, orchidea, tak chyba. Orchidea? Nie. Nie jestem przekonany. No, coś takiego. W każdym razie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, kończę. Idę jeszcze nadzorować budowę i jedziemy później odwiedzić mojego przyjaciela. Także dziękuję wam, słuchajcie, za uwagę, moi drodzy. Dziękuję wam tutaj za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć, pa, pa.